23 lutego 2016 roku i 4 maja 2016 roku burmistrza miasta Gostynina w sprawie radnej Rady Miejskiej Gostynina pani Magdalena Gostynia i drugie pismo z dnia 23 maja 2016 roku pana Romana Augustyniaka w sprawie pozwu o ochronę dóbr osobistych skierowanym przez gminę miasta Gostynin punkt 3 sprawy różne. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Może pan zgłosić. Poproszę o głosowanie poszczególnymi komisjami. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Kto jest za? Przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Kto z Państwa jest za? Czy ktoś się wstrzymywał? Kto jest przeciw? Nie ma. Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Kto z Państwa jest za? Ktoś się wstrzymywał? Nie ma. Komisja Rewizyjna. Kto z Państwa jest za? Nie ma kworum. Zaopiniowanie projektu uchwały wymieniającej uchwałę budżetową miasta Gostynina na 2016 rok. Czy ewentualnie ktoś z Państwa ma uwagi do uchwały budżetowej? Może pani postawić, chciałaby nam ewentualnie tutaj przybliżyć, zabrać głos. To znaczy, no uchwała wczoraj została, uważam, że omówiona dosyć szczegółowo, szczególnie te zadania inwestycyjne, które zostają zdjęte, tak, z planu. No, na co środki z tych dwóch zadań, z czterech, które zostają zmniejszone wydatki majątkowe, na co te środki zostają przeznaczone, no, było dosyć szczegółowo wczoraj omówione. Nadal tutaj potrzebuję swojej wypowiedzi, że gmina nie może udzielić dotacji celowej dla gostyńskiej spółdzielni mieszkaniowej na tę inwestycję. Zgodnie ze złożonym projektem umowy, jak tutaj zwrócił się pan prezes. Tyle. Okej, ja miałabym jeszcze prośbę o to, żeby pani nam szczegółowo wskazała po raz kolejny te zadania, które miały, te kwoty, które miały być przekazane w rozdziale 616 w ramach pomocy spółdzielni. Na jakie one zadania zostały rozdysponowane, łącznie do 80 tysięcy? To znaczy, no konkretnie, akurat z tych się tak nie mam konkretnie, bo po prostu uchwała musi się zbilansować, tak, żeby nie powstał deficyt, czyli strona zmniejszenia i strona zwiększenia musi wyjść na zero. Z tych inwestycji, no akurat, które konkretnie było, jak na przykład zdjęte były środki w rozdziale 995 z zadania przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, w tej kwocie akurat zostały dołożone do remontu kuchni i zakupu urządzeń do stołówki. Podejrzewam, że i tak kwota łączna 194 tysiące będzie i tak za mała na tą inwestycję. Także jeżeli będzie ta inwestycja miała być zrealizowana, trzeba będzie około jeszcze 100 tysięcy środków poszukać. A później, no to tak jak te 60 tysięcy, które mówiłam, no to 10 tysięcy zostało przeznaczone na remont bieżący chodnika tutaj w parku. 36 tysięcy 500 zostało przeznaczone na udzielenie powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej. I pozostałe tam 24 300 zostało zwiększone zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja użytku miejskiego, ponieważ został już rozstrzygnięty przetarg od 3
3 tygodni wykonawca oczekuje na podpisanie, na wprowadzenie tych środków do budżetu i podpisanie umowy, bo dopiero będzie można podpisać umowę, jak te środki znajdą się w budżecie. No a z tych 80 tysięcy było to przeznaczone na zadanie inwestycyjne modernizacja odcinka ulicy Lardenfeld. Następnie zadanie inwestycyjne, które nowe zostało, proponowane jest do wprowadzenia zagospodarowanie terenu wokół zamku. I tu jeszcze było zdjęte, do tego dochodzi 95 tysięcy, zdjęte zostało zadanie inwestycyjne, które z przyczyn technicznych, a w zasadzie dostosowania do przepisów budowlanych nie można wykonać, ponieważ są za małe odległości od bloków, od odwiedzni, jeżeli chodzi o ustawienie tych urządzeń zabawowych na tej działce, która była wskazana do realizacji tego zadania. Jeszcze 5300 było przeznaczone na zakup tej kosiarki samojezdnej, bo też jak tutaj powiedziałam, wczoraj było robione rozeznanie i 8000 to jest kwota, za którą można kupić takie to urządzenie w OBI, tam w NOMI czy w tych marketach, które to jak też były, tam pan Panasiak robił rozeznania, które ulegają zepsuciu po prostu, do 2-3 lat jako nowe pracują i po prostu się psują. I żeby kupić lepszej firmy, potrzebna jest kwota 13300, poprzednio była zabezpieczona 8000, więc 5300 jeszcze zostaje to zwiększone po zadaniu. Panie Zbyszko, aktualny głos. Co do tej inwestycji 65 700 do zamku na komisji budżetowej ostatniej, żeśmy zaczęli rozmawiać na ten temat, więc o tym chciałem być. I tam pan również wspominał, że prace geodezyjne, że zwrócicie się do uniwersytetu, czy nie, nic się nie udało w tym kierunku zrobić. To rozumiem, że część z tych pieniędzy ma pójść na te prace geodezyjne. Natomiast jeszcze się oczywiście nie zwracaliśmy, bo też nie wiemy, na czym stoimy, prawda? Chodzi o środki zabezpieczone w budżecie. Czyli też musieliśmy zapłacić, tak? No na pewno nie ma takiego podmiotu, który w ramach wolontariatu takie prace wykona, bo oczywiście możemy szukać takiego rozwiązania. No nie, byłoby to najlepsze, gdyby przyjechali do Gliwicy taki obóz. Prawda? Możemy starać się o to, możemy nawiązać kontakt, natomiast jak to jest realne, na dzisiaj nie podjęliśmy jeszcze takich działań, nie wiem, czy to też nie będzie potrzeba za to zapłacić jakąś część, prawda? Bo oni muszą tu przyjechać, muszą tutaj funkcjonować, być może chodzi o jakieś, nie wiem, doposażenie ich tego, ja po prostu jeszcze nie wiem. Ponieważ nie podjęliśmy działań, trudno się wypowiedzieć, ale no dzisiaj to zdajemy sobie sprawę, że za darmo to niewiele będzie uzyskać. Właśnie sam pan tak odpowiada na pytanie, czy nie lepiej najpierw zapytać, bo wydaje mi się, ja też nie wiem, że uczelnie w ramach swoich prac wykonują takie. To bardzo często jest tak, jeżeli to jest taki teren archeologiczny, można powiedzieć, że im w sumie to nie zależy na jakimś takim. My robiliśmy rozeznania oczywiście bardzo wstępne i firmy, które zajmują się tego typu sprawami, one w ramach pracy, jak gdyby zatrudniają studentów różnych uczelni, więc to jest też kwestia wypracowania, kwestia porozumienia się z konkretną firmą. Mówię, badania sondażowe są jak gdyby podstawą. Nie ma oczywiście określonej kwoty, ile te badania mogą kosztować. Mogą kosztować równo, nie wiem, 10 tysięcy, mogą kosztować 20, mogą kosztować 50. A nawet 80. My tego po prostu nie wiemy. My tego po prostu nie wiemy. Dzisiaj chcemy. A skąd ta kwota się wzięła? Przyjęliśmy raczej tą dolną granicę, prawda? Tą jakąś taką minimalną, to pewnie większą, prawda? Natomiast gdybyśmy mieli zabezpieczyć, to usłyszeliśmy nawet o tym, że rozeznanie, że nawet i
i 80 tysięcy i więcej trzeba było płacić. Ale to zależy od tego, jak głębokie są to badania, ile osób uczestniczy, w jakim czasie. No, wiele parametrów się na to składa tak naprawdę, żeby określić. No, na ogół jest tak, że no, takie najprostsze badania skupiają się na wykopaniu kilku dołków przez dwóch, trzech ludzi i to jest ta najniższa stawka, prawda? No, nie wiem, czy byśmy na to przystali, bo tak naprawdę to jest zadanie, które na nas narzucił pan pani konserwator. Nie wiem, czy taka formuła byłaby odpowiedź. Nie. Oczywiście, że nie ma żadnych parametrów. Natomiast no ja... Co parametry? Znaczy ja spotkałem się z takimi pracami, które są tak jakby no, kpiną przede wszystkiego, prawda? Natomiast stawka jest wyjątkowo wygórowana, więc no, tutaj wydaje się, że kwota, którą żeśmy wskazali jako, jako zabezpieczenie tego działania nie jest wygórowana i może nie wystarczy, ale od tego żeśmy zaczęli. Czyli w tej kwocie jest 20 na te badania, tak? Tutaj też zakładamy kwotę na opracowanie koncepcji, chociaż jutro jesteśmy umówieni z panią, która tutaj, z panią znaną zresztą państwu, z panią Zielińską, która no, pozytywnie zaopiniowała naszą prośbę spotkania się w dniu jutrzejszym. Mam nadzieję, że no, dojdziemy do porozumienia i faktycznie te koszty, które mają być przeznaczone na opracowanie koncepcji, również mogą być, no, nie wykorzystane, ale też nie muszą być niekoniecznie tak wysokie, jak tutaj no, w tym momencie to wszystko wskazuje. Chociaż uważam, że jeżeli chcemy myśleć o tym, aby ten teren, aby to miejsce faktycznie doprowadzić do użytku, do porządku, to na pewno te 65 tysięcy to jest kwota mała, za mała, żeby to dostosować. Ostatnio zarzutem do pani Zielińskiej, znaczy Michała Kuszczaka, było to, że nie ma uprawnień zbudowanych, żeby tworzyć takiego typu. Dzisiaj mówimy o wstępnej koncepcji. Ta pani w tym momencie pisze pracę magisterską, jest na dalszym etapie i za moment będzie miała takie uprawnienia. Chcemy po prostu się spotkać po to, żeby dowiedzieć się, jakie jest jej spojrzenie. Chcemy spokojnie porozmawiać, żeby zlokalizować to na mapie, celu projektowego, żebyśmy mogli też sam w jakiś sposób przymierzyć do tego, jakbyśmy to widzieli, jak ona by wsparła te nasze wizje, prawda? Chcemy taką pierwszą rozmowę przeprowadzić. To może nawet za wcześnie, że o tym mówimy, bo to pierwsze spotkanie nie wiadomo, czy w ogóle się zakończy jakimś porozumieniem, czy też jakąś koncepcją przed tą panią wypracowaną. Po prostu to jest, wydaje nam się, że osoba, która się zna na projektowaniu tego typu terenów, studiuje na dobrej uczelni, kończy ją, więc na pewno ma przygotowanie na tyle dobre, żeby nas pomóc. Nie wiem, ja mówię za siebie. Co było mówione, przepraszam, jeżeli mogę pani przewodnicząca? Proszę powiedzieć, co było mówione, bo pan mówi zupełnie co innego. Proszę pani sekretarz, ja nie wiem, czy tutaj jakieś przesłuchanie. Mimo generalnie ja sama wspominałam ostatnio, że tam był taki o koncepcie przy zamku. Było co innego mówione. O koncepcji przy zamku sama wspominałam, że byłoby dobrze, że miałaś panią na głosie. Nie przytoczę, które to było spotkanie. Generalnie nie było chyba woli wielkiej z tego, co zauważyłam. Więc tutaj też nie będziemy siebie nawzajem przygotować, kto kiedy to powiedział. Można zajrzeć do protokołu i to sprawdzić. Michał, ty miał, pan Michał miał podać się do nosy? Jeszcze? Tak, proszę. Czyli rozumiem, że to są kwoty takie szacunkowe. Tak, to szacunkowe, nie mamy wiedzy. Czy w tym jest badanie głowy też? Koncepcja i te badania sondażowe, które tutaj ja jeszcze tu może dopowiem, bo te badania są na dość rozległym terenie, prawda? Prawie że cały ten teren, który teraz wykorzystywany jest do organizacji imprez. Także to nie jest jakiś tam kawałek tylko, no nie, a jeszcze wszystko zależy od tego, no co tam zostanie znalezione, czy w ogóle coś zostanie znalezione. Zdaniem pani konserwator, ona uważa, że jednak tam coś w tej ziemi jest, prawda? Tam obejmuje i koncepcję, wykonanie potem koncepcji, no i do tego mapy jeszcze, do celów tych opiniodawczych, i jeszcze tu, no tak jak mówiłam, resztę środków, które żeby uchwała się zbilansowała, też tutaj około 10 tysięcy, no może troszkę, zależy jaki będzie koszt, również jak wczoraj
wkład własny ewentualnie tutaj około 10, no może 11 tysięcy też są zabezpieczone środki. Nie wiem, czy to pytanie będzie właściwe do pani skarbnik, pewnie bardziej byłoby właściwe do pana naczelnika Tomciaka, ale chodzi mi o remont buchty i o tą kwotę, która wyszła taka dość spora, czyli prawie 200 tysięcy złotych. Wiem, że ta część środków była spożytkowana przez kolej, który miał, czy powstał już, tak? To znaczy mamy tutaj już wczoraj. Nie zna pani kwoty tego projektu. To znaczy, nie, nie, mam tutaj tak, wyposażenie też z kosztorysu inwestorskiego wynosi 105 316 zł. No w cudzysłowie budowlanka 60 725 zł. Instalacja sanitarna 42 345 zł, elektryka 30, około 5 tysięcy, do tego VAT, także prawie brutto 299 128 zł. A tej kwoty za projekt nie ma? Nie, nie ma. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Kto z Państwa jest za?
wydamy do końca roku. Bo można, jeżeli nie wydamy do końca roku, to można dopiero do nowego projektu budżetu wprowadzić zadanie, które pani Małgosia proponuje. Ale jeżeli mogę, panie przewodniczący, pan burmistrz zgłosił taką inicjatywę, że to jest w parku razem z środowiskiem. No ale panie przewodniczący, jest koniec maja i inwestycji nie ma. No, to... Ale to już było zgodne, czy inwestycja nie ruszyła, tak? Czy myślę, że trzeba by było wrócić do tego i przynajmniej w tym roku zrobić dokumentację i zacząć ten temat. Po przyszłym roku już będzie trzeci rok tej kadencji i nic się nie zrobiło. A pan burmistrz zmienił lokalizację i lodowiska, i skateparku i się nic w tej kwestii nie dzieje. Także wniosek jest taki, ja też popieram ten wniosek, żeby te środki przesunąć na... Nie zaczynać nowych inwestycji, tylko zrealizować te, które już były wpisane w plan. Ja mogę, bo na Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu rozmawialiśmy tutaj o 20 tysiącach, żeby te 20 tysięcy zabezpieczyć, prawda, tutaj na tą koncepcję roku zamku. I Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu zaakceptowała to pozytywnie. To jest taką moją uwagę. No bo my żeśmy to sygnalizowali, żeśmy rozmawiali na temat tego zadania, prawda? No to 120 koncepcja, około było szacowane też tam 20 czy 25 te badania sondażowe, bo one się kształtują nawet i tak jak ja i pan zastępca powiedział, od 10 tysięcy no zależy jaka firma wykonuje do 80 tysięcy, nie? Taki koszt, no my nie wiemy. Przecież jeżeli będzie niższa kwota, to te środki pozostaną dalej do przesunięcia na inne zadania. Wiemy też, no myślę, że można tu już teraz dzisiaj powiedzieć o tym, że jutro ma być rozstrzygany przetarg na przebudowę tego węzła w betoniarni. No też żeśmy, z tego chyba sobie przypominam, żeśmy tutaj sygnalizowali, że podejrzewamy, że tam będzie też za mało tych środków. W jednych przetargach wychodzi tak, że tych środków zostają, bo są niższe te ceny, prawda, usługi, ale w innych, no niestety, chociażby tak jak ulica Klinickiego, no wczoraj rozmawiałam z panią naczelnik z Wydziału Zamówień Publicznych, wykonawca, który no, ma podpisać umowę, zgodził się do 30 maja czekać, no nie na te środki, na podpisanie tej umowy. Nie wiemy teraz, jak będzie, no dalej, no nie. Następna oferta jeszcze jest o 20 tysięcy wyższa, czyli w sumie by było potrzeba około 45 tysięcy, jeżeli ten zrezygnuje. Nie, ja wiem, że można, tylko no to już powstrzymuje i później projektu nie ma na tę ulicę, prawda? A państwo wiecie, ile trwa projektowanie, no co było z ulicą Saturną. Tego nie możemy przewidzieć. Ale może tak być. Można 10 minut. Zostawiam posiedzenie wspólnej komisji i ja chciałabym wycofać wniosek złożony przed przerwą i zamienić go w zasadzie na taki, aby w rozdziale 92-195 pozostawić kwotę 20 tysięcy na badania terenu wokół zamku, a pozostałą kwotę przeznaczyć na opracowanie koncepcji, ewentualnie dokumentacji dotyczącej skate parku. Tam mam taką kwestię formalną, panie mecenasie, czy skoro są zwołane połączone posiedzenia komisji, czy można głosować wszyscy razem? Czyli tak, zostaje na zamku tutaj na 20 na te badania, a pozostała kwota, która zostaje. Czyli 25 700, tak? Tak, z tego wynika. Jak, no 15 było z 35. Tak, dobrze. Nie, 37. Z 65 700 było zdjęte 15, czyli zostało 57. 20 tysięcy zostawiamy na zamku i 30 700 zł przechodzi na dokumentację na stryk. Dokumentację, ewentualnie opracowanie koncepcji. Dobrze, jak
proszę o przegłosowanie wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Kto z Państwa jest za? Ktoś jest przeciw? Głosy wstrzymujące? Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Poproszę, kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Kto z Państwa jest za? Ktoś jest przeciw? Ewentualnie ktoś się wstrzymał. Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Kto z Państwa jest za? Przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wniosek został przegłosowany. Jeszcze tylko ja chciałam zapytać, bo to znaczy po prostu wprowadzimy to zadanie, które było w ubiegłym roku w budżecie. Jak tam to, jak jest tam to zadanie? Nie pamiętam, ale tam był zbieg park i lodowisko przy ulicy Kuchnowskiej. Tak, i w takim brzmieniu to zadanie wprowadzimy. Chodzi o opracowanie dokumentacji, ewentualnie jakiejś koncepcji. No podejrzewam, że koncepcja, bo dokumentacja to tutaj no, przy takim to pewno będzie droższa. No, no chyba trzeba wam za tym językiem. Różmy się. Tak. Rozumiem, że tam w stosownej uchwale dodanej w trybie artykułu 683 paragraf 2.
98a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z artykułem 5 punktu 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy przez stałe zamieszkiwanie rozumie się zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Za miejsce stałego pobytu w orzecznictwie sądów powszechnych, jak i sądów administracyjnych nie uznaje się miejsca, w którym osoba jest zameldowana lub która realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe. To jest w szczególności mieszka, nocuje, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do zdrowego funkcjonowania, odzież, meble. Mieszkanie jest tylko wówczas stałym miejscem pobytu przebywających w nim osób, gdy stanowi ono dla nich wyłącznie centrum życiowe, a więc lokal, w którym koncentruje się życie osobiste i rodzinne danej osoby, gdzie osoba ta przebywa, obywatela, prowadzi gospodarstwo domowe. Zameldowanie jest czynnością ewidencyjną i ma niewiele wspólnego z zamieszkiwaniem. Założenie ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów. Przebywanie w miejscowości powinno musi wiązać się ze skupieniem w niej życiowej aktywności, związanej nie tylko z pracą, ale z rodziną. Przy ustaleniu faktu stałego zamieszkiwania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykułem 28 kodeksu cywilnego można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowe, w której osoba zaprzebywa z zamiarem stałego pobytu. Zamiar przebywania nie może być oceniany tylko i wyłącznie na podstawie wewnętrznego przekonania osoby zainteresowanej, pozytywnego stosunku emocjonalnego do danej miejscowości czy danej deklaracji wolnej lub zapewnień. Aby było wiarygodne, musi jeszcze wyrażać się w postaci konkretnych, sprawdzalnych zachowań, które będą jego potwierdzeniem. Nie wystarczy więc stwierdzenie, że jedyne złożenie oświadczenia czy zapewnień przez zainteresowaną osobę o danym zamierze. Muszą temu oświadczeniu towarzyszyć się codzienne czynności faktyczne i prawne, które będą jego wyrazem. W zamierze stałego pobytu można mówić wówczas, gdy występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem osobistych, rodzinnych i majątkowych interesów. Nie ulega wątpliwości zatem, że radnym w danej gminie może być jedynie osoba mająca na terenie tej gminy stałe miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dla oceny miejsca pobytu stałego nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniem osoby zainteresowanej. Pani Augustynia Gminy 22 marca 2016 roku złożonym przewodniczącemu Rady Miejskiej, ileż rada miejska w Gostyninie powinna uwzględnić okoliczności zewnętrzne, które mają świadczyć, że pani Magdalena Augustynia